No to zaczynam. 3 kg peletu drzewnego. Aktualna temperatura pieca. No to rozpalam. Coś się już tam pali. A więc tak jak poprzednio. 3 kg peletu drzewnego. 3 kg bierze się stąd, że robiłem eksperyment na węglu drzewnym, którego było też 3 kg. I wszystkie eksperymenty są oparte na węglu drzewnym. A konkretnie na tych 3 kg węgla drzewnego. No to pali się pelet drzewny. Teraz już mu tam na pewno jest ciepło w tym palenisku. Chyba już nie będzie, że palenisko wychłodzą. Obroty dmuchawy są 25%, cokolwiek to mówi. Zobaczymy, jaka jest temperatura na wyjściu z pieca. O. Poniżej 50 stopni Celsjusza. No ale było pewnie 50, tylko szybko opadło. A w kominie? Jak to u mnie w kominie? Sucho. Bez szlamu. Bez teru, bez smoły. A to wszystko na tej temperaturze poniżej 50 stopni Celsjusza. Nic nie mówię. Sami Państwo oceniajcie między wszystkimi filmami, które wyślę dopiero, od 3 kg węgla drzewnego, 3 kg drewna, 3 kg trocin, 3 kg brykietu drzewnego, no i teraz 3 kg peletu drzewnego.
palić się pali. Stabilnie się pali. Tyle jest na wyjściu z pieca. Troszeczkę się poprawiło. No i stało się. Żona już przyszła. Pyta się, kiedy będzie ciepła woda. Mówię, za jakąś godzinę. No i była informacja. W tej chałupie nie może być nic normalnego. Coś pewnie na rzeczy musi być. Napęd z powrotem tym, co do węgla. Nic nie mówię. Piękny pejzaż. Jeszcze takiego nie widział u siebie. No dobre, zamykam to, bo mi to może dać zakłócić pomiary. No jest temperatura. Spalanie tych 3 kg peletu drzewnego dobiega końca. Czyli to już jest końcówka. No i to byłaby w zasadzie końcowa temperatura uzyskana z 3 kg peletu drzewnego.
No i to by w zasadzie był koniec mojej przygody z eksperymentami 3 kg różnych typów opału, konkretnie drzewnego. I na koniec jeszcze bardzo ważna informacja. Uważam, że to będzie informacja klucz. Popiół z tego peletu jest typowym popiołem, tak jak z drewna. Nie ma żadnych fałszywości. Po prostu popiół tak jak z drewna popiół, tak z tego peletu jest. To jest taka moja końcowa ocena, bo ten poprzedni pelet, kiedy robiłem też taki eksperyment, miał coś bardzo, a bardzo dziwnego w sobie. Pozostawił po sobie coś bardzo dziwnego. Ten pozostawił po sobie to, co drzewo po sobie pozostawił. No to na tym etapie koniec.